Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku, w którym będziemy dzisiaj robić kwietnik na makramę naścienny. Cześć. Taki na ścianę. Słuchajcie, były tutaj prośby, więc robimy. Zrobimy łatwym sposobem, takim dla początkujących. Inny wzór zrobimy, ale to będzie naprawdę bardzo łatwe. Ja sama nie lubię robić tych makram takich, wiecie, nie wiadomo jakich wydziwianych. Szybko, prosto. I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. I oczywiście patyk z lasu, umyty, jeszcze troszeczkę wilgotny, ale no nie będę czekać, aż mi wyschnie. Wyschnie mi potem na ścianie. I ten sznurek z Action będzie nam do tego potrzebny. I oczywiście ja mam swoją sztalugę, na której mi się dobrze robi. I bierzemy, słuchajcie, się za pracę. Więc ja sobie zaczepiam mój sznurek, mój patyk. Co ja gadam w ogóle? Zaczepiam sobie mój patyk i bierzemy, słuchajcie, się do pracy. Do wykonania będzie nam potrzebne kawałki sznurka. W zależności, jak chcecie mieć długi ten kwietnik. Ja sobie obcięłam tak na 1,5 metra ten sznurek. Bo to wszystko jest w zależności, jaki chcecie mieć długi ten kwietnik. No ja sobie zrobię na 1,5 metra ten sznurek. Mam nadzieję, że mi wyda. I takich sznurków potrzebne będzie nam 20 bądź 22, 24. Czym więcej, tym on będzie bardziej duży, prawda? Ja zrobię dzisiaj z 20. Z 20, żeby mi tutaj wydało na ten patyk. I co? Kroję sobie sznurki na 20 sztuk i będziemy zaczepiać. No i dobra, i mamy tutaj mam o 20 pasków porobionych. I tak jak poprzednio, bo to jest zawsze ta sama procedura, dobrze widać? Składamy te paski na pół i będziemy zaplatać na tym patyku. Ten sam sposób, co poprzednio, czyli w ten sposób, żeby tutaj była końcówka tej pętelki. Nie będę nagrywać, jak ja to będę przeplatać, bo byłoby to za długo, ale kto nie widział, to Wam jeszcze raz pokażę. Składamy na pół, robimy pętelkę, przekładamy przez ten patyk. I tutaj robimy tą dziurkę, przekładamy to tu, naciągamy i mocno zaciskamy. I w ten sposób robimy wszystkie sznurki. Dobra, mamy wszystko zrobione, mamy przywiązane i teraz będziemy zaplatać. Zaczynamy od tej strony. Dosyć te sznurki są w miarę długie. Więc tak, bierzemy dwa sznurki. Mi tutaj ciężko, bo wiecie, kamera przede mną jest, aparat, ten telefon w sensie. Bierzemy dwa sznurki, czyli dwie te takie części, tak naprawdę cztery sznurki, i robimy na tej samej zasadzie co poprzednio, czyli to oddzielnie, to oddzielnie. Musicie patrzeć na ręce, bo ja nie umiem tłumaczyć, po prostu ja Wam będę pokazywać. Przekładamy to. To przekładamy przez to tu, a to przekładamy przez to, wyciągamy i mocno zaciskamy. I teraz druga strona, czyli ze mnie to taka nauczycielka. Tutaj dwa trzymamy, to przekładamy przez to, to pod to i tu wyciągamy. Bo to najpierw trzeba zapleść prawą, potem lewą stronę. I zaciskamy. I pierwszy węzeł gotowy. Odkładamy sobie na bok. I teraz drugi węzeł robimy tak samo. Pokażę Wam jeszcze raz. To jest ten sam węzeł, co robiliśmy my poprzednio przy tamtej makramie, bo to jest najprostsze. Czyli tak samo. To trzymamy, to przekładamy przez to. Tak. O. To przekładamy przez to i wyciągamy tu. Inaczej nie umiem tego wytłumaczyć. I tak samo teraz tu, dwa tu,
To tu, można sobie tak, jak mamy te dwa sznurki tu, to ten kładziemy na ten, przygniatamy sobie palcem, ten pod ten i tutaj w tą pętelkę przyciągamy. O. I następne dwa. Tak samo, najpierw zaciskamy i przeplatamy. Dwa, tu kładziemy, trzymamy, a ten, o ten, przekładamy pod tym, wyciągamy i zagniatamy i robimy tak samo z tym. Druga strona tak samo, przekładamy i zaciskamy. I tak robimy do końca. Więc ja będę robić, już nie będę tego pokazywać. Dobra, mamy zaplecione wszystko do końca. No i teraz robimy następny rządek. Tylko robimy teraz tak. Te dwa zostawiamy na boku i bierzemy następne cztery. Czyli dwa ostatnie z pierwszego i dwa pierwsze z drugiego węzła. I robimy ten sam splot, tylko robimy go na takiej gdzieś wysokości. Nie tak jak poprzednio zaciskaliśmy tak, a teraz robimy inaczej i robimy go na takiej gdzieś wysokości. O, coś takiego. I zaplatamy tutaj dalej, żeby po prostu wyszedł nam inny wzór. Następne bierzemy znowu cztery następne. Cztery następne bierzemy, widzicie? Dwa z tego i dwa z tego i robimy ten sam splot, znaczy ten sam węzeł i robimy go na takiej samej wysokości, jak jest ten. Mniej więcej, nie musi być to równo, nie musi być to idealnie. Jest ręcznie robione, więc wiecie. I zaciskamy mocno, dosyć mocno zaciskamy. I następny węzeł. Następne cztery sznurki. Mniej więcej na tej samej wysokości. Mniej więcej tak samo i robimy dalej. I gdy mamy zrobiony drugi rządek, widzicie, to wygląda tak. Robimy następny rządek, a następny rządek robimy tak, jak robiliśmy pierwszy. Czyli bierzemy cztery pierwsze sznurki i zaplatamy tak samo i gdzieś za wysoko. O, na takiej wysokości i zaciskamy i następne cztery. I robimy tak samo na wysokości tego. O, i tak cały rządek do końca. I następny rządek robimy tak jak ten rządek, czyli opuszczamy te dwa i robimy do końca. I tutaj na końcu też dwa, poczekajcie, tutaj na końcu też dwa zostawiamy, wiadomo, bo jeżeli tutaj dwa na początku zostawiamy, to na końcu też dwa zostawiamy. I to robimy do końca i następny, o, teraz chyba ostrość jest lepsza. Wiecie, jak nie będzie idealnie równo, to ja nie panikuję. Dobra, czyli ten rządek tak, następny rządek tak jak ten, I po kolei te rządki tak robicie. Kumacie, o co chodzi. No, więc po kolei jeden rządek taki, drugi taki, z takimi odległościami i tych rządków zrobimy, ja mam już zrobione 3, zrobię 10 takich rządków i zobaczę, jak to będzie wyglądało. No i dobra, skończyłam. Tak to wygląda. Zrobiłam 10 rzędów i zrobiłam sobie jeszcze ten taki haczyk, wiecie, na ścianę, znaczy haczyk. No, żeby powiesić na haczyku. I ojej, co tam się dzieje?
I co? Idzie, teraz przenosimy się z tym na ścianę, gdzie to ma docelowo wisieć, albo na jakiś haczyk, żeby to było na ścianie, bo będziemy tutaj robić teraz węzeł taki na doniczkę. Dobra, mamy na ścianie powieszone. I teraz będziemy robić taki węzeł, słuchajcie, żeby tutaj się to trzymała nam doniczka. Więc bierzemy z prawej i z lewej strony po dwa sznurki. Tylko musimy pamiętać, żeby te dwa z przodu i te dwa z przodu były obok siebie, a te, żeby były pod spodem. I robimy, słuchajcie, gdzieś na. Zależy, czy chcecie, żeby ta doniczka była niżej, czy wyżej, po środku, gdzieś tak. Tyle, ile nam sznurków zostało, to mniej więcej po środku. Robimy ten sam węzeł, bądź możemy zrobić też supeł. Po prostu pójść na łatwiznę, ale ja robię te węzły. I starajmy się, żeby one były równe. Mniej więcej. One się potem ułożą, bo wiecie, ten sznurek jutowy, to on jest trochę skręcany i jego się ciężko robi. Dobra. I mamy. Następnie bierzemy następne dwa sznurki z tej strony i robimy i z tej strony te dwa. Melka dobrze widać? Bo Melka tam stoi, czy dobrze widać wszystko? No nie Tak? wiem, na żywo lepiej widać. No wiadomo. Więc bierzemy te dwa sznurki. Czekajcie, ja zobaczę. No. Czyli z prawej strony następne dwa sznurki i dwa sznurki z tego węzła, co już robiliśmy. I tak samo zaplatamy troszeczkę niżej węzeł. Musimy to trochę napinać, żeby nam to ładnie wszystko wyszło. Mniej więcej tak. I tutaj sobie, o, musimy ładnie wyprostować. O. I znowu z tej strony dwa, te co nam zostało i następne dwa. To jest najgorsza rzecz, którą teraz się robi, to są wiązanie tej doniczki. To nie jest łatwe. To Wam od razu mówię, że to nie jest łatwe. I za pierwszym razem, jak ja robiłam to, to się nieźle nagimnastykowałam, powiem Wam. O, zaciskamy. I mamy tutaj z przodu zrobione trzy takie węzły. I teraz takie same węzły gdzieś na tej wysokości robimy tutaj naokoło, dlatego żeby nam się to wszystko jakoś, wiecie, trzymało, bo jak tak po prostu zwiążemy, to będą szpary. Albo na tej wysokości, po prostu tutaj musimy zrobić takie węzełki. Czyli ja sobie to zostawiam, 2 z tej, 4, 6, 8, 10 z tej, 2, 4, 6, 8, 10 i następne po 2. Muszą być, wiecie, równo i po dwa. I tutaj zostają nam cztery, i to sobie musimy tutaj jakoś zaczepić. No i z tego musimy zrobić węzeł. Na oko ja robię. Mniej więcej po środku. I zaciskamy. Wtedy nam to się już nie będzie tak majtać. Te sobie odwieszam. Ciężko to, ja wiem, że wy to ciężko widzicie. Bierzemy następne cztery, robimy na tej samej wysokości węzeł. I tak do końca, i tutaj też do końca. Ja się rozłączam i porobię te węzły. Zrobiłam te węzły mniej więcej na równo. Tu mi zostały dwa sznurki, i te dwa sznurki teraz muszę połączyć. Co mam tutaj takie te trzy związane supełki, to muszę połączyć z tym tutaj na dole i zrobić też taki mały supełek, żeby to się jakoś trzymało, mniej więcej. I to już może być zrobione troszeczkę wyżej. Chodzi o to, żeby to się trzymało. O, i z tej strony robimy tak samo. Słuchajcie, to się można nieźle przy tym zakręcić, przy tym zaplataniu tego właśnie, tej końcowej wersji. To jest najgorsza robota. Najgorsza. I mi też nieraz się pomyli i nieraz rozplątuję i poprawiam i kombinuję nieraz. Dobra. Teraz pokażę Wam, co dalej. I dalej biorę sobie sznurek następny koło metra. Tak mniej więcej. No i słuchajcie, trzeba tutaj złapać, jak się nam kończą te dwa
te węzły tutaj na dole, to mniej więcej to trzeba złapać wszystko na tym samym poziomie. Tu włożyć rękę, dobrze to wiecie, ponaciągać. I najlepiej może tak na początek, o tak, i zrobić supeł. O. Wtedy jest dobrze włożyć sobie tutaj doniczkę, ale to już będzie mi potrzebna druga osoba. Włożyć doniczkę i to wszystko sobie przy doniczce ułożyć i dopiero zawiązywać gruby supeł. Więc ja zawołam Amelkę, żeby mi tutaj trzymała doniczkę, którą sobie włożę. A chociaż nie, nie trzeba. Ładnie to mi się tam wszystko ułożyło. Bo to wiecie, doniczkę sobie wkładamy tak na wzór. Nieźle. Tutaj po bokach widzicie, jak jest na tego za bardzo tak luźne. To trzeba po prostu to palcem sobie naciągnąć, ale to wszystko się ułoży, więc nie jest źle, jest dobrze. To zawiązujemy mocny supeł i ja sobie parę razy. Widać ten supeł? Nie jest za nisko. Ja sobie parę razy tą obracam. Ten sznurek, żeby tutaj tak trochę grubiej było, wiecie, tego sznurka, żeby taki fajny efekt był. Żeby tak też zamaskować to fajnie. W tą stronę teraz. O, i sobie tak owijam. Grubość, jaką tam chcecie. I z tyłu zawiązujemy porządny, bardzo mocny supeł. Nożyczki przyniosłam. Laura, weź przynieś, bo ja trzymam. Dobra. Bardzo mocny supeł tu z tyłu. Jak mamy taki krótszy kawałek, to go obcinamy od tego supła, a ten dłuższy zostawiamy. I teraz. Teraz te końcówki obcinamy sobie na taką długość, jaką chcemy. Ja to robię na taką długość, gdzie mam tu ostatnie sznurki, czyli mniej więcej tu i obcinam. Ostre nożyczki musicie mieć od Laury, pożyczyłam. Od Laury. Aha, od Amelki. Dobra. Tu sobie poprawiamy. I wkładamy, może włożymy takiego mniejszego kwiatka, żebyście widzieli lepiej, jak to wygląda. To miałeś bliżej. Bo tam, Tu. ale nie, ten kwiatek jest za długi, nie będzie widać wiązania. Wkładamy kwiatka. To wszystko widać? O, dobra. Wkładamy kwiatka. To wszystko tutaj, te supełki, musimy sobie po prostu je, jakby to powiedzieć, ułożyć. Tutaj, gdzie tam trzeba to naciągnąć. Tutaj od spodu ponaciągać najlepiej. O, gdzie tutaj widzicie, tak odstaje. No to trzeba niestety ten sznurek znaleźć i to wszystko o naciągnąć, żeby to było równo i ładnie. Z przodu robi nam się taki wzór. O, trochę za wysoko to zrobiłam. To sobie opuszczę. Ten supeł, jak dam radę. Żeby było, teraz będzie dobrze. Żeby było widoczny. Widać? Żeby było widoczne tutaj z przodu te pierwsze łączenie i te dwa następne. Reszty nie musi być widać, bo reszta to chodzi o to, żeby to wszystko się trzymało. I naciągamy, układamy sobie. Ja muszę tutaj jeszcze sobie go z tej strony ponaciągać, żeby to wszystko dobrze było. O. Ciężko znaleźć, który to sznurek, ale mniej więcej tak. Tu jeszcze z tyłu. Dobra, i mniej więcej to tak wygląda, słuchajcie, efekt końcowy. Dobra, w miarę sobie tu wyprostowałam, jeszcze tutaj mi zostało do wyprostowania, ale już jest, słuchajcie, dobrze.
I to tak wygląda. Jeszcze, wiecie, to trzeba wszystko sobie na spokojnie ułożyć. O, to się wszystko wyprostuje. I efekt końcowy na haczyku już powiesiłam. Wygląda tak. Węzeł nazwałam ja po swojemu. To jest węzeł wędkarski bądź rybacki, taki jak są siecie. Taka sieć wędkarska. Tak go nazwałam na zdrowie Laura. I tutaj tak to wygląda z przodu. Te supełki. Tutaj to się wszystko jeszcze... O, nie widzicie. Tutaj to, co jest nie tak, to się to naciągnie, bo trzeba sobie wziąć palcem, o, i to wszystko jeszcze wyprostować z góry albo z dołu, po prostu ponaciągać. Wiecie, jak jest świeża praca zrobiona, to zawsze będzie się skręcać, to się musi naciągnąć, tak jak tutaj. Trzeba sobie po prostu tutaj wziąć z tyłu, ułożyć to wszystko i będzie bardzo dobrze. A nawet jak będzie coś krzywo czy coś, to się nie zrażajcie do tego, bo ja się nie zrażam, bo to jest ręczna praca, to nie jest fabryczne, więc nie popadam w paranoję. I wszystko wiecie, na spontanie, na luzie. Ale to się wszystko naciągnie, więc tak to się prezentuje, słuchajcie. Tak samo możecie zrobić sobie jeszcze taki kwietnik na kwiatka, który mi po prostu ten kwiatek zdycha już, nie wiem. To jest w ogóle historia z tym kwiatkiem, to Wam we vlogu, którym się opowiem. Taki kwietnik. Taki sam robiłam na rozdanie, słuchajcie. To jest ten sam splot, który robiłam w tej makramie w poprzednim. Kto nie widział, to podlinkuję i będzie w linku film, z jak zrobić wzór na tą makramę. I tutaj jest taki trójkąt zjazd. A to wszystko, cały ten splot, robimy na tej samej zasadzie praktycznie co teraz Wam pokazywałam. Więc może być jeszcze taki wzór, bo ja robiłam właśnie tą makramę i tu łączymy tak samo, jak łączyłam przed... I taka nam jeszcze wychodzi makrama. Jeszcze Wam pokażę, bo mam też taką makramę zrobioną. Tutaj mam dobre światło, dlatego tak to przekładam, ale ona docelowo właśnie tutaj wisi na tej, po tej stronie. I to jest na kółku. Takim kupiłam wakszą, takie trzy kółka, jeden większy, drugi mniejszy. I one sobie, one są fajne. Tu mi się coś potegowało. Splot ten sam, co robiliśmy. Teraz tutaj powiązane, ściągnięte z białego sznurka wędliniarskiego. Tutaj pod spodem Wam pokażę, bo już ten kwiat mi tak też urósł. Tak to się tutaj prezentuje. Tutaj te końcówki trochę rozczesałam. I ten duży kwiat mi tak fajnie tutaj na tym wisi, tak wygląda, więc i takie rzeczy też można, słuchajcie, sobie wykombinować na kółku. Tylko ja mam wbitą taką końcówkę, a to powinno być taki, z takim haczykiem, żeby to przylegało. A to mi trochę odstaje, więc ja muszę tutaj zmienić po prostu sobie haczyk do tego, żeby było tak z takim dzióbkiem. No, ale też bardzo fajnie to wygląda. I tyle. No i co, moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie. Życzę Wam powodzenia. Życzę Wam powodzenia w pracach makramowych, w plecieniu supełków i tak dalej. Jak chcecie, będę dalej nagrywać takie filmy w podobie. Będziemy robić jeszcze inne rzeczy. Więc życzę powodzenia i z Laurą. Więc trzymajcie się, wszystkiego dobrego i do zobaczenia, do następnego vloga. Pa! Pa.